Witajcie, mężczyźni, z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Hardon 4 na adkacji Crossover World jako centralne królestwo. W ostatnim odcinku mieliśmy kilka rzeczy, które się wydarzyły. Po pierwsze, parlament ruszył i była to klapa. Wydaje mi się, że robienie parlamentu z dzieci to nie był dobry pomysł. I teraz czekamy na event, który będzie polegał na tym, że jakiś gość się wkurzy i będziemy mogli zreformować ten parlament. I obyśmy się zreformowali. Ponieważ minus do tego jest dosyć duży. Więc by się przydało to zreformować. Na szczęście ciągle budujemy naszą armię. Dzięki czemu jesteśmy, że tak powiem, przygotowani na jakikolwiek konflikt, gdyby się wydarzył. Póki co zdobywamy doświadczenia w tej wojnie domowej. I to jest coś takiego, że nasze siły po prostu potrafią przepchnąć cokolwiek się tam pojawi, dlatego że my akurat jedyne co robiliśmy ostatnio to inwestowaliśmy w te jednostki. I no i właśnie tutaj przepchnęliśmy ich wszystkich. Więc wydaje mi się, że wojna niedługo się zakończy. No niestety, ale chciałem sprawdzić, ale Cedric niestety, ale padnie. W ogóle on miał... Wow. Czekaj, ty nie zrobiłeś tego? A, musisz wygrać wojnę. Okej. Dobra. W ogóle ciekawe, że mają content. Tutaj dużo państw ma content, który myślałem, że mogą nie mieć. Co tutaj chcemy porobić? To i logistyka. Szczerze powiem, zamieniłbym antitanki na field hospitale. Z tego względu, że tutaj mamy problem z manpowerem. Dobra, możemy dać darmową artylerię. Dobra, możemy dać dwie darmowe artylerie. I damy jeszcze jedne antitanki. I możemy teraz w sumie powoli się zajmować tutaj resztą spraw. Najgorsze jest to, że nie wiem co dokładnie, jaki jest trigger na ten event. Żebyśmy tam już mieli jakieś bonusy. Okej, dodajmy sobie tego gościa na infantry. Ma w ogóle adaptable bez tego, więc nawet się nie opłaca robić na nim grindować żadnych tych terenowych medali. Tutaj możemy przyspieszyć to. Myślę, że to nawet dobry pomysł, żeby to przyspieszyć. Jak to wygląda z tym? Tutaj już na bieżąco. Możemy to sobie zrobić tylko dla punktów. I ostatnia arta weszła. Okej. Okay. W głównej mierze teraz wszyscy są tutaj, ale wydaje mi się, że z łatwością ich mogą pokonać. Dobra, idźcie tutaj, pomóżcie swoim przyjaciołom. Okej. Okay. Udało się. Pokonali ich. Cieszmy się. To akurat ta strona, którą wspieraliśmy, to zrobiła. Był pewien problem, dlatego że nie mieliśmy portu i przez pewien czas mogli mega łatwo przegrać. Okej. Okay. Musimy jeszcze poczekać, żeby tam event przeszedł przez to. Ale przynajmniej zwolennicy królowej poparli ją. Czy to jest pan Tadeusz? To jest pan Tadeusz. Czekaj, czy na pewno pan Tadeusz? To jest dumka na dwa serca. W sumie pan Wołodyjowski bardziej.
Ale coś takiego właśnie, jakby... Jakby bot pana to dobrze. Dobra, nie patrzy pan po Wołodyjowski, Tunka na dwa serca są... Jest popularna, okej, okay, więc tak... bierzemy sobie tego gościa, ponieważ właśnie to sobie zrobiliśmy, więc... Wykorzystajmy to i oczywiście, że... Mamy problem z budową. Bo mamy wszystko wybudowane. Nie wiem, fortyfikację możemy pobudować. Ale dosłownie już nic nie mamy do budowy. Jeszcze anti-air. W sumie pomagają, więc warto pobudować sobie. Okej. Okay. W takim razie możemy wysłać tutaj pomocników do Enhancji i po prostu nie wiem, coś zdobyć. Nie wiem, co to nam da. Okej, okay, ostatni karabin. Boom. Nie chciałem to klikać. I tak, udało nam się tutaj tę dywizję odesłać. Jesteśmy szczęśliwi, że udało nam się cokolwiek tam im pomóc. Daję im tego gościa. Okej. Okej, Enhancja, dziękuję za pomoc. Nie martwcie się. Zawsze jesteśmy chętni, żeby pomóc. Jeszcze bardziej chętni, jeżeli w ogóle coś z tego jeszcze mamy. A nie wiem, czy w ogóle coś mamy z tego, ale okej. W ogóle mamy tutaj kolejny research slot. What? Ukryty research slot. Kto by się spodziewał? W sumie osoba, która wcześniej grała w to. Ale wiecie, ja pierwszy raz to gram. Szczerze powiem... oprócz tego, że ciągle coś przechodzi... Ja naprawdę nie wiem, ile musimy czekać, żeby coś się tam wydarzyło. Ponieważ... szczerze powiem... Czekamy dosłownie na to, żeby to się zrobiło. Tylko, że kiedy to... Kiedy facet przyjdzie i będzie chciał? Czy to jest coś takiego, że nie wiem, musi być bardzo źle w państwie, żeby facet przyszedł i powiedział, że nie, tak nie może być, czy co? Tak naprawdę nie wiem, co musi być. Okej. Okay. W pewnej mierze nawet zbytnio nie chcę już dywizji zmieniać, dlatego że ten template jest wystarczający. A czego nam brakuje? Najbardziej support equipment pisze. Możliwe, że mamy wielkie braki w nim. No. Ok, widzę, że teraz bonusy idą do bombowców, dlatego tutaj dostaję to. Okej, okay, możemy sobie trochę to zwiększyć. Okej. Okay. Za chwilę zobaczymy na Mio, jak tutaj wygląda. Okej, okay, kolejny bonusik. Arta. Okej, okay, kolejna rzecz przeszła przez parlament. Wiecie co, ja za chwilę przerwę to i zobaczę, co musimy dostać, bo dosłownie nie wiem, na co muszę poczekać, żebyśmy mieli, bo wydaje mi się, że gra już powinna coś nam dać. Cokolwiek, jakiś znak. Jak na razie to ja ciągle tej badania robię. Okej. Okay. Przejdźmy. No mamy trochę tych samolotów, nie powiem. To prawda. Mamy ich też wybadanych. I one ciągle ćwiczą. W sumie dobrze mogą ćwiczyć. No, w takim razie za chwilę się zobaczymy i zobaczymy, co trzeba zrobić, żeby... ten event wyskoczył.
O, masz los, ale to jest głupie. Chodzi o to, że nasi sąsiedzi zamienili się. I to jest ten Hardmut. Tak. To jest ten. I chodzi o to, że on póki jest w wojnie, nic nie może zrobić przeciwko nam. Nic. Więc musimy mu wysłać wsparcie, dlatego że w inny sposób on nie będzie mógł dalej nam to zrobić. Jak ja to zobaczyłem, to tak się uśmiałem. To jest takie, że dlaczego tutaj to ma być tak? I chodzi o to, że on później może nam wypowiedzieć wojnę, dlatego że my w sumie mamy na tyle dużą armię, że tak powiem, może być to głupie z jego strony, żeby nam wypowiadać wojnę, ale i tak musimy wysłać mu volunteersów teraz. Dlatego, że musimy wygrać mu wojnę, żeby po prostu tutaj można było coś porobić. Na szczęście muminki są jakby co tutaj z nimi, więc spróbujemy tutaj jakoś załatwić to. Możemy tutaj... Czy uda nam się przepłynąć to? Nie. Udało mi się, że jesteśmy za drugą stroną granicy. Okej, okay, w takim razie tutaj szybko jedźcie. I to jest coś takiego, że naprawdę to jest... To, że im strasznie długo zajmuje ta wojna, to jest takie denerwujące. Okej, okay, atakujcie ich. No, jeżeli nasze dywizje są już o wiele lepsze od nich, to zgaduję, że wojna z nimi nie będzie aż taka trudna. Więc tak, nie możemy tego zrobić, póki tamten się bije. Więc w międzyczasie sobie tutaj porobimy inne rzeczy. Możemy sobie tutaj porobić to. Szczerze powiem, jeżeli tak mamy problemy z tutaj manpowerem, to my możemy sobie tutaj trochę poćwiczyć, żeby zdobyć sobie trochę doświadczenia wojskowego. Ale widzę, że no, problem z manpowerem jest problemem z manpowerem. I niestety nie możemy go zwiększyć. Czyli mamy jednostki, ale nie mamy manpowera. Okej. Okay. Tutaj widzę, że kosmici się zostali pokonani. Widzę, że tutaj flota gwiezdna jest. Z Kamil i Krzysztof. Najpotężniejsi kosmici świata. Więc teraz musimy czekać. Gdyby nie byli w wojnie, to by to trwało kilkanaście dni, a teraz musimy jeszcze poczekać, jak ponownie wyjdzie im event na to i my dopiero wtedy będziemy mogli coś porobić. Okej. Okay. Dobra, wysyłam tutaj tak tych. No i tutaj musimy teraz sobie po prostu ustawiać ich na granicy. Okej, okay, poćwiczcie sobie trochę, a my w międzyczasie dosłownie będziemy robić cokolwiek. Dosłownie cokolwiek, dlatego że mamy wszystko rozbudowane. Możemy radary pobudować, zrobimy najgorszą rzecz świata, czyli wybudujemy radar wszędzie. Będzie źle wyglądało, ale to jest jedyne, co możemy zrobić. Okej. Okay. Co nie mamy już tyle tych rzeczy, że możemy tam dalej iść. Dosłownie kolejne ulepszenia. Okej. Okay. Średniaczki możemy też porobić.
Tego nie musimy. Możemy Mobile Warfare Doctrine zrobić? Szczerze powiem, to jest nawet dobry plan, żeby pozmieniać tam. Potrzebujemy trochę ludzi, więc Mobile Doctrine jest nawet dobrym planem. Okej. Więc tak, no największy problem jest to, że nie mamy zbytnio jakiegokolwiek manpowera. I to może być denerwujące. Ty już masz tego. Więc tutaj nie narzekaj. Widzę, że oni też tutaj sobie trochę porobili. To jest ich terytorium. O, masz Hilos. Mają bunkry przeciwko nam. To jest ciekawa rzecz, że mają bunkier. Okej. A ich jest więcej w ogóle? Tak jakby, jeżeli chodzi o ten power. Mają dosyć dużo fabryk, to też trzeba przyznać. Ale w tej grze to można mieć mnóstwo ich, więc nie jest jakieś bardzo niepokojące. Możemy marynarki też porobić. Tak, jakby co. Nie tak jakbym chciał, ale tak jakby co. Okej. Okay. Wszystko zrobione. Tutaj możemy robić te ulepszenia. Artylerię też możemy ulepszyć już na maksa. No jest najlepsze samoloty też. No to nie, no to już jesteśmy na takim endgame, a tutaj, że tak powiem, każą nam każe nam stoczyć jakąś wielką wojnę. No to tych modernów to jeszcze trochę będzie. Research. No teraz to jedyne co robimy, to ulepszamy nieco już dawny sprzęt. Czekamy na tą wojnę. Tu będą chcieli nam wypowiedzieć. Ile tutaj mamy? 4 dywizje. 6 dywizji zmieńmy sobie na pancerniaków. No i mamy już problem z ciężarówkami, no to możemy to rozwiązać. No na nasze nieszczęście nic innego nie możemy robić. Wydaje mi się, że już goście powinienem wysłać dawno temu ten ultimatum. To znaczy, że będziemy musieli coś manualnie zrobić. Więc dajcie mi chwilę, ja tam zobaczę, co muszę manualnie u siebie włączyć i już za chwilę tutaj zrobimy to, co powinno być. Okej, skopiowałem już ID eventu, którego powinniśmy dostać, więc tak. Mamy ultimatum Hartmuda i w sumie chyba polega to na tym, że że w sumie, jeżeli na coś się zgodzimy, to wtedy tamten nas zostawi. Ale nie! Nie zgadzamy się. Co teraz? Okej. Okay. Widzę, że gazetkę nam... Jest...
żadnego słowa nie powiedziałem wtedy. Usunięto. I dodaję, że wysłano nam ultimatum, na które się nie zgodziliśmy. O Jezu, co to jest? Lechia Empire. I teraz co mamy? Więc możemy to usunąć. I usuwamy. I teraz jak usunęliśmy sobie tą złą ideę, to po pierwsze możemy to kliknąć. Nie? Nie. Okej. Okay. Dlaczego nie możemy? A, bo zapewne robimy coś. Okej, okay. Nie chce mi się czekać. Klikamy tą złą ideę. Więc ja też powiedziałem, że nie do tego ultimatum i co teraz jest. I jeżeli będziemy podczas wojny z nimi, to wtedy to nam się pokaże, ale musimy być w trakcie wojny. Więc, no właśnie. Więc się rozpoczęła. I wydaje mi się, że... Ja tutaj coś z konskrypcją? Nie. Więc po pierwsze wyślimy prośbę o pomoc. I druga rzecz, którą możemy zrobić, to chyba tutaj zaatakować i dosłownie wygrywać. Więc... W głównej mierze potrzebujemy manpowera. Możemy go zdobyć, dlatego że jesteśmy w stanie. Dosłownie mamy tyle political power, ale to już zrobimy sobie w kolejnych odcinkach. Widzimy się w kolejnym odcinku z Hardzone 4 na modyfikacji Crossover World jako Cenzuralne Królestwo. Z nami Travel. No to cześć!